Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Jak widzicie, jestem obudowana po uszy, bo wreszcie kupiłam sobie hełm i będziemy teraz tak chodzić. Czy ja... no mam mikstury, także nie musimy się tym raczej martwić. Chciałabym pójść z Drabem dzisiaj na spotkania. Chyba, że Zouza będzie miała coś dla mnie, to moglibyśmy też tutaj coś pokminić z nią. Ej, podejdź no! Niech zgadnę. Chcesz skopać dupsko komuś jeszcze? Nie byle komu. Kolejnemu ochroniarzowi. Nazywa się Bru. Zajmuje się zbieractwem w okolicach ruin w Ignadonie. Czy chce w ogóle wiedzieć, czym cię wkurzył? Jak ostatnia kretynka kazałam mu zarządzać interesami, gdy wybrałam się poza fort. Gdy tylko zasmakował władzy, nie zamierzał jej oddać. Zaczął od małych rzeczy. Próbował podważyć moje decyzje i takie tam. Potem uznał, że to zbyt subtelne i po prostu przejął fort na własność. Lojalnych wobec mnie banitów wygnał albo wymordował. Już od dłuższego czasu marzyłam o tym, by mu się odpłacić. Chyba słusznie. Osobiście zabiłbym go w wyjątkowo bolesny, powolny sposób. Dokładnie. I dlatego złożymy mu krótką wizytę. Bez wątpienia się na nas rzuci, gdy tylko nas zobaczy. Nie będę z nim gadać o pogodzie. To dla niego żadna tajemnica. Dobra. Dobra. Znajdźmy więc tego Bru. Świetnie. Od dawna czekałam, by wyrównać z nim rachunki. Nera oczywiście opuszcza grupę, a my idziemy ze Zouzą. Powinien kręcić się gdzieś tutaj. Znam tę okolicę. Niebezpiecznie tu. Wobec tego uważajmy. Bru zaatakuje, gdy tylko nas zobaczy. No dobrze, jasne, w porządku. Co znowu? Nie mam pojęcia. No dobra. Chyba zdajesz sobie sprawę, że gdy skończysz się mścić, będziesz mi dłużna. Najpierw postarajmy się pożyć wystarczająco długo. Dobra, w ogóle widzę, że będę miała za niedługo nowy poziom, także też jestem zadowolona z tego. A my idziemy się rozprawić w takim razie z Bru. Raczej nie powinien stanowić problemu, szczególnie z naszymi skillami. A, tak po prostu, okej. O kurde. Dobra, widzę, że Bru się przewrócił. Dobra. Coś tu dziwnego się robi, albo mi się tylko wydaje. Dobra, nie będę się leczyć, bo to byłoby bez sensu totalnie. Dobijemy go tak. Jeżeli trafię oczywiście, bo wygląda na to, że nie trafiłam. Dobra, poczekamy jeszcze sekundkę. I ten gniew widzę, że w ogóle nie wszedł. Witam cię. Dobra, teraz już się wolę wyleczyć. Chociaż troszkę. Dobra. Jeszcze trochę? Pięknie. Ile oblatywaczy mają armię? Czemu cię to ciekawi? Kto kontroluje przestworza, temu łatwiej trzymać wszechu ziemię. Chciałabyś się nauczyć latać? A po co? Bez oblatywaczy i tak nad niczym nie zapanujemy. Mogłem się domyślić, że nie chodzi ci po głowie nic produktywnego. Dobra, widzę, że możemy już pogadać ze Zouzą. Kurwa, ale jadka. Trzeba mu przyznać, że łatwo się nie poddał. Mimo to go załatwiliśmy. Tylko to się liczy. Miałaś rację. Był dupkiem. Niniejszym skreślam kolejne imię na swojej liście. Ilu zostało? Jeszcze nie skończyliśmy. To wszystko, co musisz wiedzieć. W
Wkrótce ustalę, gdzie dorwać następną zirę. Tym razem to kobieta? Tak. Dam ci znać, gdy ją wyśledzę. No i dobra. Zosa już nas lubi. O Jezu, dobra, już to przewinę. Bo już nie mam ochoty tego słuchać. Chyba mnie przeniosło do tego... do Gammy. Albo mi się wydaje, bo... No, przekonamy się. Do Gammary, przepraszam, powinnam powiedzieć. Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. Moment, skoro jestem przy Gammarze, to czy tutaj nie powinno być gdzieś jakiegoś teleportu? Szlak. Dobra, to są stwory. Nie mam zamiaru tu łazić. Mamy nowe punkty, atrybutów i tak dalej. By coś takiego się nie powtórzyło. Dobra, niewdzięczna robota, niespłacone długi. Zaraz będziemy to robić dalej. Tylko tak, byśmy sobie tutaj coś może pomogli sobie. To otwieranie zamków mnie interesowało. Także damy sobie wzręczność 5. Ewentualnie zainteresujemy się założeniem nowej broni. I potrzebuję do niej siły. Do tej też. Dobra, to wiecie co, dajmy sobie tymczasowo w siłę. Widzę, że za dużo już sobie dać nie mogę. A, już potrzebuję 5 punktów do siły. A to ja tak chyba nie chcę. Zaraz zobaczymy. Bo 2 to jeszcze są ok, ale 5... To nie brzmi dobrze. 5 punktów, tak? Tak. Dobra, czyli będziemy musieli ze siłą pokombinować już w inny sposób. To damy sobie wzręczność fulla. Mamy teraz 55, będziemy mogli się więc nauczyć umiejętności otwierania zamków. I to jest to. Kieszonkowa, to mnie raczej nie interesuje. Złoża. W sumie złoża by się przydało też. Ale dobra, rzemiosło zostaniemy sobie przy tym. Tutaj mam nauczyciela, widzę. Gardok mnie tego uczy. Dobrze, to cudownie. Mamy też zadania oczywiście z Kronim U4 i muszę porozmawiać z paroma osobami. Ale będziemy najpierw ciągnąć jedną stricte osobę. O Jezus, ta gra mnie czasami wykańcza. Pokaż mi, co potrafisz i naucz mnie tego. Pięknie. Nie mam już na razie więcej punktów. Pokaż, co sprzedajesz. Przekierowuję moją przestrzeń. A jak jest to z pieniędzmi? W sumie to moglibyśmy sobie sprzedać parę rzeczy. Na przykład to. Ten nóż do masła, no... Zostawię go sobie. Te dwuręczne. Tutaj te łuki mogę nosić. Ten jest najlepszy. Ten mi niepotrzebny w sumie. Tutaj broń energetyczna. Okej, tą najlepszą mogę nosić, więc te dwie mi niepotrzebne. Do tej jeszcze nie mogę. Broń dystansowa. Mogę nosić strzelbę, to jest fajna sprawa. A to? Wyrzutnia granatów. No zostawię, bo mogę to nosić. Tutaj wyrzutnie rakiet jednej nie potrzebuję. Amunicję sobie zostawię. Jeszcze pewnie mam jakieś właśnie śmieci na sprzedaż. Chociaż pewnie niedużo. O, mam jeszcze torbę z eleksitem. To fajnie. To sobie posprzedajemy. Jeszcze otworzę sobie te torebki. I będzie ok. Zaakceptuj wymianę. Dlaczego? Bo chciałabym sobie przekierować przestrzeń życiową i kupić sobie Morkona wyposażenie. Dobra. Ok, od ciebie się już też nauczyłam, także tu już się też nie martwimy tym. Umiejętności. Odznaczę sobie od razu gościa. I jeszcze sobie od razu otworzę te skrzyneczki z eleksitem. Jeszcze niżej. To się przyda. Tego już nie możemy sprzedawać. Mam jedno paliwo, ale to nie opłaca mi się go nawet wrzucać. Dobra, gra mi się zapisała sama. To co? Może podejdziemy sobie tutaj na górę do mnie. Tylko wiesz co, Zouza? Kurwa, co się stało? Tak, tak, wiem. Chodź ze mną.
i od razu się pójdę przekimać. Tylko czy ja dolecę? Dolecę, dobrze. O proszę, chyba się troszeczkę nam faktycznie wystrój zmienił. No, ładnie. Do rana. Nie wiem, czy będę musiała się przespać jedną noc, czy coś się chyba zbugowało. Albo weszła jakaś aktualizacja. Nie mam pojęcia. Zobaczymy za chwilę. Namierzyłam ją. Chodzi ci o twoją następną ofiarę? Tak. Wiedziałam, że przebywa w forcie, ale szukałam w złych miejscach. Co to za jedna? Sherry. Kiedyś byłyśmy najlepszymi kumpelami. Odstawiałyśmy razem niezłe numery. Mężczyźni padali nam do stóp, a gdy jakiś stawał nam na drodze, to się nim zajmowałyśmy. Czyżby przypominała ciebie? To najstraszniejsza rzecz, jaką ostatnio słyszałem. Dobrze się razem bawiłyśmy, ale potem coś się między nami popsuło. Wolałam od niej mężczyzn i nie mogła tego znieść. I co zrobiła? Pewnego dnia pokłóciła się z jednym z adoratorów. Rano znaleźli jego ciało na śmietniku. Wrony wyżarły mu oczy. To bez dwóch zdań musiała być jej sprawka. Czasami nieźle jej odpierdalało. Dobra. Może nie będziemy nic. A może to? Kurna, chyba zrobiłam zapis. Wow. Nie spodziewałem się po tobie takich słów. To chyba jest zła odpowiedź. Jest jeszcze dla ciebie nadzieja. Zapomnij. W każdym razie, jak się okazało, koleś pracował dla mojego brata. Zaszedł całkiem daleko. Sherry, wiedząc, że zjebała, postanowiła zrzucić całą winę na mnie. Moja reputacja w forcie i tak leżała już... Aha, widzę, że Nyra przyszła do mnie. Więc nikt nie dawał mi wiary. Czy to dlatego uciekłaś z fortu? Nie miałam wyboru. Dobra, a wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Tak sądzę. I to mi się podoba. Oby te dranie miały jeszcze w sobie ochotę do bitki. Marzę o dobrej zabawie. Dobra, to lecimy. Gdzie rezyduje ta twoja najlepsza kumpela? Wolę myśleć o niej jako o wkrótce martwej kumpeli. Chodź, zobaczymy, czy moje źródło się nie myliło. Nyra będzie musiała poczekać. Chcę skończyć wątek ze Zouzą. Może uda nam się romans doprowadzić. To tutaj. Sherry mieszka podobno w jakimś chlewie pod fortem. Nic dziwnego. Szczury zawsze tak kończą. No, tutaj jest złomuś też w okolicy, chociaż on teraz jest z górnikami przy kopalni chyba. Ale na ogół tutaj był złomuś. Dobrze. Muszę się skupić. Ej, ale jaja. Ej, nie wiem, czy zauważyliście, ale mimo, że mam hełm założony, to mi się podświetlają rzeczy. Czy wy chcecie mi powiedzieć, że mogę nosić okulary i hełm równocześnie? W teorii nie mogę. No, cóż. Chyba zbugowała mi się gra, ale nie będę narzekać. Dobra. W drogę, jestem tuż za tobą. Dobrze. Nie myśl, że podoba mi się to, co planujemy. Mnie też nie. Dobra, tutaj jest babeczka. Wynoś się, nieczynne, wróć jutro. Sherry? Co? Ja pierdolę. To ty, Zouza? A niech mnie wyglądasz chujowo. Co ty tu robisz? Przecież uciekłaś do groty z tymi pieprzonymi psycholami. Tak było, ale... Kurde, Sherry, co się stało? Trudno cię poznać. Że co, szmato? Pojawiasz się po tylu latach, żeby zmieszać mnie z błotem, gdy znalazłam się na dnie? Twoim zdaniem sobie to zaplanowałam? Kiedy odeszłaś, wszystko się zjebało. Wal się, pizdo. To ty wystawiłaś mnie do wiatru, pamiętasz? A może zapomniałaś? Bo ja nie. Polowali na mnie wszyscy z tego jebanego fortu.
Nie miałam wyboru, Złotko. Sama rozumiesz. Twój braciszek rzuciłby mnie swoim szakalom na pożarcie, gdyby usłyszał, że zabiłam jego najlepszego człowieka. Dlaczego nie oszczędził chociaż ciebie? Przecież kurwa jesteś jego siostrą. Jakbym się kurwa nie zorientowała. Kto jak nie ja wie najlepiej, jaki z mojego brata dupek? W głównej mierze wygnano mnie przez ciebie. Przyznaj to i skończ pieprzyć. Opuściłaś mnie. Nigdy ci tego nie wybaczę. Daj kurwa spokój. Porzuciłaś mnie. I to dla jakiegoś faceta. Dla pieprzonego faceta. Chciałam wyrównać z tobą rachunki. Ale jak widzę, dostatecznie dużo wycierpiałaś. Spójrz tylko na siebie. Zostawiłaś mnie. Po prostu mi cię żal. Dla faceta. Jax, nic tu po nas. Chodźmy. Boże, jakie to było gówniane. Cóż, Sherry nikogo już w nic nie wrobi. Zabierajmy się stąd. Więcej o niej nie wspomina. Zastanawiałem się, kogo jeszcze masz na liście. Może czyjegoś brata? Sam się tego domyśliłeś, co? Czyli to prawda. Był księciem Tawaru i nawet nie kiwnął palcem, aby mi pomóc. Jedno jego słowo i te tupki zostawiłyby mnie w spokoju. Ale nie. Zamiast tego rzucił mnie wilkom na pożarcie. Pewnie nawet zachęcał ich, by na mnie polowali. Wiesz, gdzie go szukać? Jeszcze nie jestem gotowa. Poważnie? Dlaczego twoim zdaniem tak ostro trenuję? Logan to twardy skurwiel. W zasadzie to drugi najsilniejszy fiut, jakiego znam. To nie będzie bułka z masłem. Jeśli zamierzam się z nim zmierzyć, muszę wyszlifować formę do perfekcji. Co jeśli na niego wpadniesz, zanim się przygotujesz? Liczę, że do tego nie dopuścisz. Wypada, bym jeszcze trochę się podszkoliła. Odezwę się, gdy przyjdzie pora. Jeszcze większy dupek. A co to za skrzynia? Spróbujemy sobie go wyłamać. Nie udało się. Dobra, to nie jest taki prosty zamek, jak bym chciała. Może... Oh shit, my life. A jednak chyba się udało. Trochę zjebali tutaj o to otwieranie zamków. Bierzemy wszystko. Jeszcze wytrych, jeszcze mała torba, jeszcze mięso z puszki, jeszcze retro rakiety. Liczyłam na jakieś łóżko tutaj, ale widzę, że nie uświadczę. Chyba, że gdzieś tutaj po drugiej stronie. Nie wiem, nie chcę wracać do bastionu, bo się na mnie pewnie rzuci ta... Może u Złomusia byśmy się przekimali. On chyba ma tutaj gdzieś łóżko. Właśnie, bo teraz Złomusia tu nie ma. Możemy sobie wyłamać. Kusza bojowa, eliksirki. Figurka ze złomu. Materiały nie są raczej nic warte, jednak jeśli nie zważyć na rdze i amatorszczyznę wykonania, rzeźba wydaje się przedstawiać kobietę. To chyba odzwierciedlenie wyobraźni dorastających chłopaków. Po co mi to jest potrzebne? Trochę dziwne. Dobra, zobaczymy, czy mi to coś da. Dobra, jestem gotowa. Czas znaleźć mojego braciszka. W porządku. Wciąż przebywa na wybrzeżu Harakis? Jeśli nie, będziemy go szukać do skutku. Okej. Przeklęta infekcja. Dobra, Logana mamy tutaj. Ja już się tutaj po tej okolicy, można powiedzieć, troszeczkę, że kręciłam, ale bardziej szłam w stronę latarni morskiej. Najlepiej będzie, jak pójdziemy sobie tutaj z Kryjówki Księcia, chyba. Dobra, no to polecimy sobie, myślę, że tędy.
I tędy. No i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No nie wiem sama, jak to będzie. No i pięknie, jesteśmy na samym dole. Zouza jest wraz za nami. Jesteśmy przy jakimś wszechsercu. Ja już nie wiem, które to jest wszechserce, bo już tyle ich było, że... po prostu się nie orientuję i bardzo mi się podoba to, że mi się faktycznie to widzenie zbugowało, no nie? W ogóle możemy podobno robić mikstury z tego eleksu niebieskiego takiego. Więc myślę, że będę musiała coś poczytać na ten temat i będziemy sobie robić faktycznie takie mikstury. Żeby tam gdzieś dokoksić Jaxa. Chodźmy, chcę komuś skopać dupsko. No już idziemy, Zouza. Mamy trolla tak naprawdę, moglibyśmy sobie się pobawić też z nim. Leśny troll. Cześć pan leśny troll. No nie jesteś jakimś wyzwaniem, wiesz? Szczególnie jak zrobię sobie tak. Weźmiemy sobie jeszcze może ignorowanie bólu. Będziemy mieli w miarę fajne obrażenia. Dobra, no już mnie raczej na hita nie ma, nie? Zouza chyba się położyła na amen? Nie. Ale coś czuję, że to... będzie już za niedługo. Ale ja sobie na luzie z nim poradzę, nie? Tu mi się troszeczkę naładuje wytrzymałość, tu to... Także... Dobra, oberwałam trochę, ale to nic. Wiecie, skoro Zouza chce jadkę, to jadkę dostanie. Weźmiemy sobie... Może zarzucimy coś? Bo dlaczego by w sumie nie? Będziesz rzucał tym kamieniem? Chyba nie masz zamiaru. Za bardzo. Dobra. Trolla się chyba opłaca bić, mi się coś tak wydaje. Z niego fajne rzeczy lecą. Jeszcze jeden cios i będzie mój. Pięknie. 630 expa jest za trolla leśnego. Okej, z niego mana dropi. W sumie to w porządku. No, jeszcze jakiś Foldorn się trafi zawsze gdzieś tam po drodze. Pięknie. Dobra, widzę, że będziemy musieli troszeczkę chyba gdzieś tam na górę sobie uderzyć. Przynajmniej kawałeczek. Nie będę się spieszyć, potruptamy sobie na spokojnie. Jak się jakiś przeciwnik nawinie, to sobie go pokonamy. Jak my stoimy z drogą tam do tego Logana? No jeszcze jest kawałek tej drogi trochę. Ale zobaczymy. Tu jest pusto. Dobra, może trochę przyspieszę, bo jednak bez przesady. Ta droga w ogóle wydaje się być taka, jakbym tutaj łaziła tą drogą, nie? Może i tak było? Stary gryzak, młody bomblos, wiesz? Proszę was, co to są za przeciwnicy w ogóle? O, cześć, pan mokrołas. Może tak?
Wiecie co? Spróbujemy sobie wykorzystać oczyszczenie krwi. Pięknie. I teraz może gniew. Ty mordo! Dziękuję serdecznie. Usuń się w cień. Dobra, po tamtego już może nie będę szła. Tu jest teleporcik! Ojeju, jak cudownie. Tam jeszcze jakieś rzeczy są. Latarnia. Tam jest mokrołaz na dole, już mi się nie chce do niego biec. Ale tu mogę coś zebrać. Mroczny Elex to w sumie mnie będzie interesował, skoro chcę sobie rozwijać te różne rzeczy. Dobra, pójdę po to cholerstwo. Gdzie to leży? Tu jesteś. Dobra. Ja tutaj mogę właśnie po tych terenach gdzieś tam delikatnie chodzić, bo przecież żeśmy robili zadanie dla Złomusia. I tak naprawdę tutaj było najbliżej, żeby się tam udać. My musimy zejść na plażę bodajże. Jeżeli chcemy się dostać do Logana. Także tutaj gdzieś tam po drodze sobie też zawsze zabijemy jakiegoś stworka, jednego czy tam drugiego. Tu na przykład jest raptor i to młody, co ciekawe. Tam jest jeszcze jeden. 137 punktów doświadczenia jest. One mają ten doskok taki głupi. 137 punktów. Nie, naprawdę spoko. Fajnie. Słychać mewy. Ideolo. Raczej sobie poradzimy z Loganem. No wydaje mi się, że jesteśmy już na tyle dobrze przygotowani, że raczej lepiej już przygotowana to nie będę. To nie było złoże? Było. Złoże siarki. I jakaś roślinka też przy okazji. Mogłabym się nauczyć tego lepszego wydobywania, ale jakoś bardzo czuję, że nie będzie mi to potrzebne. Wiecie, nie zależy mi na tym, żeby wymaksować bohatera w 100%, tylko na tym, żeby mieć wymaksowane te umiejętności, co mnie po prostu interesują. A jak już i będę chciała faktycznie... O matko. Z czym do ludzi, nie? Cześć. Witam i żegnam. Mamy jakiś teleport. Wschodnie wybrzeże. Tam jeszcze jakiś burzowy jaszczur się to nazywa? Nie wiem, chyba tak. Ale widzę, że nie wiem, czy będziemy w stanie go dosięgnąć, czy nie. No i już widać chyba kryjówkę Logana. Tak coś czuję. Pobiegniemy trochę szybciej, bo nie ma co się tutaj też wlec. Tam widzę jakiegoś bąblozwierza. Cześć. W sumie to całkiem fajny exp z tych bąblozwierzy. Nie stanowią w ogóle żadnego wyzwania. Okej, jak my w ogóle stoimy z czasem? W sumie całkiem nieźle. Myślę, że uda nam się tutaj wątek Zołzy skończyć, te zadania dla niej. W sumie tutaj te tereny też naprawdę całkiem fajnie. Kolejny bąblozwierz gdzieś tam. No i gdzie ty podchodzisz tam pod ten obóz? Te bąblozwierze to jest w ogóle hit największy. Jak sporo ludzi tutaj mamy? No jest ich trochę. Dobra, nie kradniemy tego, ale tu jest Logan. Noż kurwa mać, tylko nie ty. Wiedziałem, że jeszcze kiedyś zobaczę tu tę twoją krzywą mordę. Logan, jak widzę, troszczysz się o swoich ludzi. Z twoich ust brzmi to prawie jak obelga. Zwłaszcza po tym, co razem przeszliśmy. Naprawdę? Nie przypominam sobie, byśmy kiedyś ramię w ramię machali kilofami w kopalni. Pamiętam za to, jak mną pomiatałeś jako książę Tawaru.
A nie przyczyniłeś się przypadkiem do mojego upadku, dupku? Bo zaczynam nabierać podejrzeń. Gówno prawda. Nie miałem z tym nic wspólnego i dobrze o tym wiesz. Berserkowie zaatakowali fort i przegnali cię z twojego własnego miasta. Nie było mnie tam, gdy to się działo. Czyżby? Dobrze, niech ci będzie. Mimo to wciąż jesteś najgorszym typem, jakiego kiedykolwiek poznałem. Uważasz się za mądrale, za twardziela. Nie wyjdzie ci to na zdrowie. I lepiej się ode mnie odpierdol, zanim stracę cierpliwość, a? Jeszcze jedno. Czego? Twoja siostra chce wyrównać z tobą rachunki. Czyżby? Urożę. Dlaczego sama mi tego nie powie? Naprawdę lubisz czuć się jak duży chłopiec, co Logan? Dobrze wiesz, co tutaj robię. Jakim cudem nadal nie łapiesz? Chodziło o interesy! Tak jak zawsze. Pozwalałaś sobą pomiatać każdej ważniejszej personie w forcie. Nie mogłem cię już chronić. Stałbym się pośmiewiskiem, a mój status, moja pozycja nic by nie znaczyły. Interesy, jebana świnio? Poświęciłeś własną siostrę! Nie, posunąłeś się za daleko. Teraz za to pekniesz. Daj spokój. Po co tyle rzekałaś? Akurat dzisiaj zdałaś sobie sprawę, jak cię wkurwiam? Nie zamierzasz już chować się w kącie? Kiedyś byłaś w tym niezła. Nie gadaj, że namówił cię do tego ten jebany kutas. Dobra, zmieniłem zdanie. A może wepchnę ci ostrze do gardła i przekonamy się, kto tutaj jest jebanym kutasem? Najwyższy czas. Gwarantuję ci, nie opuścisz wybrzeża w jednym kawałku. Trudno. Super! Ja ci pokażę! Dobra, musimy się tutaj troszeczkę... Trzeba było tu nie przyłazić! Dobra, ochroniasz Logana. Jakby... Dobra. Ja bym się może Loganem zajęła. Chociaż z drugiej strony Zouza sobie chyba poradzi z własnym bratem. Ja bym jeszcze sobie dała ignorowanie bólu. I może... Kurde, od kogo by tutaj zacząć? Moment, panowie, nie tak prędko. Dobra, zrobimy sobie zapis. Dobra, paru już jest poobijanych. Tylko żebym ja się nie dała poobijać. Co jest grane? Dobra, zróbmy tak. Zrobimy sobie zapis. Zouza mi za bardzo nie pomoże z tymi panami. Szczególnie, że Zouza już nie żyje. Ja mam jeszcze Logana na łbie. Ajajaj. Dobra. Poradzę sobie. Trochę najwyżej oberwę. Raz czy drugi. Zrobię sobie zapis. Zouza już teraz nie żyje. Logana powinnam dobijać, nie? Ale dobra, Logan to tam, wiecie, pestka na koniec. Po troszeczku, po malutku. Ważne, żeby mi tu broń nie wyciągli, bo to będzie złudna dla mnie już nadzieja wtedy. Tak to jest okej całkiem. I też ważne właśnie, żeby nie wejść w grupę, bo będziemy mieli pozamiatane już. Weźmy tak. Fajnie by było, jakbym mogła, wiecie, bić tego, co ma najmniej życia. Jest takich parę. Na przykład ten mi bardzo działa tutaj na nerwy. Weźmiemy się trochę, napijemy. Zaraz mi się skończą czary, także będziemy tutaj gniew zarzucać sobie z powrotem.
Dobra, widzę, że panowie troszeczkę nie umieją się bić. Tu jest jeszcze jeden właśnie taki, co... Widzę, że Zouza też wstała, to mi pomoże. Dobra, ignorowanie bólu nie weszło. Wejdzie teraz. Proszę. Wejdzie. Logan to tam, wiecie, na koniec. Tu jest jeden ochroniarz, który nie ma praktycznie HP. Też. I to jest chyba ten z tyłu. Właśnie, co się nim Zouza zajęła. Chociaż w sumie Zouza to się może... A, to. Może sobie. Dobra, napijmy się czegoś. Jakiegoś piciu. Nieładnie mi grę przycina. Jeszcze. Tak, z parę ciosów i będziemy po sprawie mieli. Dobra. Ten jeden też ma mało życia. Nawet dwóch. Tu jesteś. Ty też w sumie. Wy nie jesteście jacyś trudni wcale. No, gościu. Dobra, zdechł. Kolejny jest tu. Jakbym go tak... Pięknie. Dobra. Nie zostało mi już ich wcale dużo. Tam Logan został mi głównie. Dobra. Cudownie. Wyleczę się jeszcze przed Loganem. Teraz już raczej nie będziemy mieli kłopotów. Pod warunkiem, że trafię go, nie? Jax jest oczywiście idiotą i nie umie czasami takich rzeczy robić. Dobra. Już jesteśmy blisko wygranej. Jeszcze tak... Cudownie. To już możemy sobie pozbierać. Ochroniarze Logana. Trochę śmieci. Ciekawi mnie, czy gdzieś tutaj jest jeszcze jakiś teleport bliżej. Najpierw sobie może pozbieram to, zanim do Zouzy zagadam. Mamy też jakiś safe, także możemy go sobie zhakować. Dawno nie hakowałam żadnego safe'u, także myślę, że trochę nam to też zajmie. Zróbmy może tak 6, 4, 8 i 2. Nic nie weszło. To może tak 8, 6, 9, 7. Nie, nic nie weszło. To może inaczej. 2, 1, 5, 4. Nic nie weszło. 3, 2, 6, 1. 3 i 1 weszło. Nie udało się. To wiemy już, że 3 i 1 weszło. To zrobimy sobie tak 3, 2, 4, 1. Dobra. To tu będzie 0, a tu będzie może 6. 3, 0, nie wiem ile. 5, 1. 9. 3, 0. 1. Jeszcze raz. 3, 0, 7, 1. Pięknie. I mamy to. Eliksir żelaznej skóry, puchar i eleksit. Przyjemnie. Ludzie, ja już to mogę kraść. Tutaj już nikogo nie ma. Dajcie spokój. Lampa.
To jest trochę głupie, że jak na przykład, wiecie, w takich miejscach już właśnie nikogo nie ma, to później mimo wszystko jest to liczone tak, jakbyśmy to kradli. To nie ma kompletnie sensu. Plastikowa lalka? Nie wiem, co ja wzięłam ze sobą. Dobra, trochę łupów. Zaraz będę z Zozą rozmawiać. Nie martwcie się, pamiętam o niej. O, proszę. Eleksit, eliksirki. Dobra. I to chyba większość rzeczy jest przeze mnie już zebrana. Ewentualnie jeszcze te ciała są do przeszukania. Dobra, pogadajmy z nią. Twój brat nie żyje. I dobrze, zdradziecka szuja. Rodziny się nie wybiera, w przeciwieństwie do sposobu na to, jak się z nią rozprawić. Kiedyś byliście blisko. O, proszę cię, zawsze zachowywał się jak chuj. W każdym razie już po nim, tylko to się liczy. Zrobimy tak. Znasz ponoć jeszcze większego dupka niż on. Kto zajmuje pierwsze miejsce? Wow, jesteś głupszy niż sądziłam. Czekaj. Wciąż przeklinam dzień, w którym się spotkaliśmy. Co ja ci takiego zrobiłem? To przez ciebie wzięłam udział w wojnie. Ty wyzwoliłeś buzujący we mnie gniew. Zmieniłeś mnie w dzikie zwierzę. Nigdy cię do niczego nie zmuszałem. W końcu, gdy już się łudziłam, że z tej pierdolonej zawieruchy wyniknie coś dobrego, odszedłeś z nią! I jeszcze zrobiłeś jej bachora. Ta kropla przelała pierdoloną czarę goryczy. Dobra. Przecież ocaliłem ci życie przed szarą śmiercią. To na pewno coś znaczy. Czyżby wypadło ci to z głowy? Dobra, już zjebałam. Zoza mnie lubi, no właśnie. Nie będziemy w ogóle słuchać jej pierdolenia aktualnie. Także wczytam się. Musimy powiedzieć chyba środkowe. Coś mi się tak wydaje. Niespłacone długi. Na pewno nie ostatnie, bo to będzie... Słuchaj, chciałbym, aby wszystko potoczyło się inaczej. Super! No to załatwione, prawda? Chciałbyś. Ale to już stare dzieje, racja? Przyjrzyjmy się więc numerom, jakie wykręciłeś mi ostatnio. Jasne, pomogłeś mi wykreślić z listy parę imion. Przyznaję, zawsze starałeś się mnie wspierać. Przynajmniej za to wypada ci podziękować. Proszę. I kto to mówi? Tak czy siak, mój dylemat da się ująć w kilku słowach. Chyba ci przypierdolę i zaciągnę do najbliższej jaskini. Zaraz. Czyżbyś rzeczywiście... Nie psuj chwili, baranie. Zanim zaczniemy świętować, potrzebuję czasu, aby się nad nami zastanowić. Wiesz, gdzie mnie szukać. Zawsze. Chodź ze mną. Jasne. Wiecie co, chyba się nam uda ten romansik. Wrócimy sobie teraz na szybko do bastionu. Prześpimy się. Tak, nie wiem, z nockę dwie. I zobaczymy, co ona powie. Tylko musimy się spieszyć, bo Nyra zaraz też pewnie przyleci tutaj. Tak jak ostatnio chciała. Gorzej, że Nyra chyba tu stoi? Nie, nie ma jej tu. To dobrze. Prześpimy się, zobaczymy, co z tego wyniknie. Fajnie by było mieć romans tutaj ze Zołzą. Może się uda. Moja głowa. Wszystko w porządku? No to wygląda. Kurde, jeszcze. Nie wiem, czy to mi coś da. Kurwa. Siła woli, tak? Nic mi to nie da. Musimy z nią
Trochę musimy od niej odpocząć, nie? Także ona sobie tutaj zostanie. I myślę, że sobie ten odcinek zakończymy w tym miejscu, bo nie wiem, czy ja dam radę coś więcej tutaj zrobić. Zaraz pewnie Neyla do mnie przyleci. Będzie coś ode mnie chciała. Ciekawe mnie, co Kaja może mi powiedzieć jeszcze. No raczej już nic, bo z nią już wykonaliśmy wszystkie zadania. Ale warto tutaj zerknąć. No nic ciekawego. Dobra, może byśmy w sumie zajrzeli do Nyry. Może ja muszę jej dać kosza, żeby to wyszło. Się okaże. Przemyślałam sobie swoje dotychczasowe życie, jak i to, co mnie czeka. Poważnie? I do jakich wniosków doszłaś? Do żadnych. Jestem niezdecydowana. Potrzebne mi jakieś wskazówki. Co masz na myśli? Co według ciebie powinnam zrobić, kiedy to wszystko się skończy? O, tu jest. Wierzę w naszą wspólną przyszłość. No właśnie. Kurde, nie chcę tego powiedzieć, ale chyba muszę. Bo to nas doprowadzi do związku, ewentualnie to. Potrzebuję więcej czasu, nim dam ci jasną odpowiedź. Oczywiście, bez pośpiechu. Daj znać, gdy będziesz gotów. Jak ci z tym wszystkim? Słuchaj. Zdaj raport. Nie mam powodów, by na ciebie narzekać. Ta wojna jest bezsensowna. To marnotrawstwo cennych środków. No i tyle? Ale zadanie mi się nie anulowało, to jest trochę dziwne. Z Foxem mam jakieś zadanie do zrobienia i z Kronim. A ty dalej myślisz? No dobra, to sobie myślę. Okej, moi drodzy, myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zapraszam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was ten materiał i myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniami z Drabem i może uda nam się doprowadzić do związku Zołzy z Jaxem, ale to się jeszcze okaże. Tak czy inaczej, dzięki wam serdeczne. Do kolejnego. Cześć.